Dzień dobry Państwu, Łukasz Kossieniek, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i telewizji. Dami. ze mną w studiu jest Pan Arkadiusz Iwaniak, poseł Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie o poranku. Panie pośle, można powiedzieć, Lewica wychodzi do wyborców. To znak, że kampania wyborcza rozpoczyna się, można powiedzieć, pełną parą. No to nie tylko dlatego wychodzimy, bo mamy parę rzeczy, o których chcemy rozmawiać z mieszkańcami. A teraz Ziemi Radomskiej, ale też jeździmy po całej Polsce od dłuższego czasu. E, zresztą my jesteśmy tą partią, która lubi i nie boi się z ludźmi rozmawiać. W odróżnieniu do prawa i sprawiedliwości nie chowamy się w pomieszczeniach za kordonem policji, tylko po prostu idziemy na targowiska, spotykamy się na otwartych spotkaniach. A teraz jeździmy z naszym flagowym pomysłem, jeśli tak można to nazwać, rentą wdowią. E, to jest projekt ustawy i tak naprawdę inicjatywa obywatelska. Zbieramy podpisy, rozmawiamy o tym. To jest ustawa, na którą czeka około półtora miliona wdów i wdowców, więc to jest dedykowane tym właśnie osobom. No projekt jest już przygotowany, natomiast pod obrady Sejmu i pod głosowanie nie trafił. Nie, to znaczy, my złożyliśmy w zeszłym roku to był projekt poselski do Laski Marszałkowskiej. Pani Marszałek wrzuciła go, mówiąc brutalnie, do. Zamrażarki, dlatego zdecydowaliśmy się, żeby z organizacjami zajmującymi się seniorami zrobić z tego inicjatywę ustawodawczą, taki projekt obywatelski. I jeździmy, zbieramy podpisy. Musimy zebrać minimum 100 tysięcy podpisów. Chcemy to zrobić do końca marca, tak, żeby pani marszałek i Prawo i Sprawiedliwości, rządzący. Musieli poddać go pod obrady, bo tak jest z projektem obywatelskim w ciągu trzech miesięcy, a więc do końca czerwca ten projekt powinien znaleźć się wówczas czyli, w Sejmie. Czyli jeszcze w tej kadencji, a o, tak. obecnie ile tych podpisów y, macie? Można to określić? Ja myślę, że, bo zbieramy od niedawna, myślę, że jedną piątą mamy zebraną. Jeśli chodzi mhm. o naszą partię, a oczywiście tych partnerów jest ponad 30 różnego rodzaju organizacji, właśnie zajmujących się tą tematyką, każdy tam zbiera, więc określiliśmy sobie, że do połowy marca zwieziemy te podpisy i będziemy, będziemy liczyć, i wtedy zaniesiemy mhm. do pani marszałek i wtedy od końca marca do końca czerwca pani marszałek musi poddać pod obrady. Co ważne jeszcze jest w tym projekcie, nawet gdyby pani marszałek go nie poddała pod obrady, to projekt Obywatelski nie ulega dyskontynuacji, a więc w przyszłej kadencji on musi w ciągu sześciu miesięcy być rozpatrzony przez Sejm. Może być negatywnie, ale musi być mhm. rozpatrzony. Podobny projekt proponowała, czy proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Chciałbym zapytać o różnicę między tymi projektami. Pan się uśmiecha, więc rozumiem, że ma pan takie wrażenie, że troszkę KPS ten pomysł od was ściągnął. A widział pan ten projekt? Nie widziałem, bo jeszcze słyszałem zapowiedzi. Zasadnicze pytanie, bo koledzy e, mówili z PSL o tym, natomiast ja tego projektu nie widziałem, więc tak naprawdę z tego co ja słyszę, tam jest chyba, u nas jest plus 50% tego świadczenia po współmałżonku, a tam jest chyba, mówią o dziedziczeniu, ale nie słyszałem, jak, jaka to jest kwota, więc. E, e, Trochę, e, dobrze, chyba że w ogóle o, trochę się, trochę o się uśmiecham. Problemie. Tak, Trochę się uśmiecham, już tłumaczę dlaczego, bo też o tym projekcie, o podobnym projekcie, podobnym rozwiązaniu mówi również Platforma Obywatelska. Dodam tylko, że ten projekt, o którym my dzisiaj mówimy, ten nasz, lekko zmieniony pod wpływem konsultacji z organizacjami e, senioralnymi, e, osobami starszymi. Ten projekt my składaliśmy w 2015 roku, to robiła pani posłanka Bańkowska wówczas. I właśnie Platforma IPSL głosowały przeciw, a PiS był za. Dlatego tak dobraliśmy ten termin, ten harmonogram, żeby PiS, który popierał ten projekt kilka lat temu, Chcecie powiedzieć, pokazał sprawdzamy. swoją prawdziwą twarz. Tak, jak oczywiście robimy, sprawdzamy i tak naprawdę chcemy zobaczyć, kto myśli w sposób poważny o emerytach, o tych, którzy są w trudnej sytuacji, nie tylko rodzinne, no bo jak umiera współmałżonek, to jest trudna e, sytuacja rodzinna, ale też i finansowa, bo dzisiaj najsłabszą grupą społeczną to są właśnie emeryci. Jaka jest wysokość emerytur? Myślę, że wszyscy wiemy, to są naprawdę niskie uposażenia i w sytuacji, gdy brakuje jednej emerytury, jednej renty rodzi się, rodzi to, to, to jest rodzi problem, się problem, bo czynsz za mieszkanie jest ten sam, jeśli chodzi o ogrzanie, prąd i tak dalej, te koszty stałe są nadal na tym samym Poziomie, a więc Wręcz niewątpliwie coraz obserwując obecną Tak, no tak przy tej sytuacji. inflacji niewątpliwie. Tak. Panie pośle, w minionym roku, w poprzednim roku wraz z panią poseł Żukowską otworzył pan biuro poselskie tak. lewicy w Radomiu. Chciałbym zapytać, jak popularność tego biura, czy dużo mieszkańców Radomia do państwa, do pana, do pani poseł Żukowski się zgłasza? No bo my jako Radom nie mamy przedstawiciela lewicy w parlamencie. Tak, to prawda, jeśli chodzi o parlamentarzystę posła czy też posłankę tej ziemi nie ma. Mam nadzieję, że to się zmieni. Po 15 października, albo no, to jest pierwszy termin, kiedy mogą odbyć się wybory. I tutaj państwo będziecie mieli swojego reprezentanta, jeśli chodzi o, o lewicę. Dlatego otworzyliśmy to biuro, spotykamy się. Nie wiem, moglibyśmy policzyć, bo ale. To może inaczej, może nie tyle liczbowo, co przede wszystkim jakie problemy zgłaszają mieszkańcy yy, ziemi radomskiej, czego oczekują od Państwa i co też będziecie chcieli jako lewica tutaj yy, ziemi radomskiej zaproponować? To znaczy przychodzą z różnymi problemami. Oczywiście bardzo często to są problemy mieszkaniowe, jak chociażby ostatnio interweniowaliśmy w sprawie no, usuwania lokatorów z mieszkania. Byli też u Ani Żukowskiej byli przedstawiciele, jeśli chodzi o te problemy komunikacyjne. Tam osoba, młody człowiek zginął, więc młoda osoba. Więc też wiem, że Ania w tej sprawie interweniowała. No różne problemy, chociażby to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, a więc te kwestie emerytalne, więc te służby mundurowe też do nas przychodzą. Ci wszyscy, którzy mają to świadczenie emerytalne zabrane, pomniejszone, bo pracowali w poprzednim systemie. Więc przekrój jest ogromny, a to gdzieś źle potraktowani przez urząd. No jest tego sporo. To jaki tak taki pomysł wyborczy na Radą lewica. Tak jak na całą Polskę, my chcemy zająć się kwestiami, bo nie możemy myśleć tylko o samym radomiu. Tak? Oczywiście każdy z nas kandydujący, ja kandyduję z Polska. i ja oczywiście uwypuklam te wszystkie kwestie dotyczące mojego okręgu, ale tutaj koleżanki i koledzy też będą musieli pokazać te problemy, które dotyczą, dotyczą Radomia, ale to jest myślę, że problem, który jest wszędzie. To jest wykluczenie komunikacyjne. Ostatnio też interweniowaliśmy w sprawie radomskiego PKS-u, więc chociażby to tak na, na szybko. Natomiast będziemy musieli się do tego e, już tutaj e, przygotować, tak żeby zaproponować te rozwiązania dobre nie tylko dla samego Radomia, ale tych pozostałych, mhm. pozostałych powiatów. Ja tylko dopytam, no bo jest Pan posłem, tak jak Pan powiedział, z ziemi płockiej. Jak w takim razie podchodził Pan do tych zapowiedzi, żeby wydzielić Warszawę z województwa mazowieckiego i województwo mazowieckie ustanowić z siedzibą w Radomiu? To znaczy, ja nie mam problemu, bo jeśli pan pyta o to, czy jest rywalizacja między Radomią a Połockiem, no to oczywiście, że jest, pewnie. Natomiast ja nie mam z tym problemu. Natomiast to nie był najlepszy, e, najlepszy pomysł, bo po prostu byśmy wtedy bardzo dużo stracili. Natomiast G ja wiem, że Radom i mieszkańcy tutaj, bo bardzo często jak, jak, jak tu jestem, to też na ten temat rozmawiamy, że Radom, ale tak jak Płock, tak jak Ostrołęka, Ciechanów, Siedlce, zostaliśmy trochę zdegradowani z miast wojewódzkich do, miast, do rangi miasta powiatowego. I należy dodać również i uznać tą wyższość między Radomia a przed Płockiem, że Radom jest drugim co do wielkości miastem na Mazowszu, a więc ma też swoje oczywiście ambicje I ja je zupełnie rozumiem. Mało tego, ja jestem z Płocka, marszałek jest z Płocka. Te pieniądze e, marszałkowskie przecież wiem, jak są dzielone. więc czyli jak też tu się widzi, przyjeżdża, czyli też widzi Pan, ale oczywiście, że, że do Płocka trafia więcej tak. pieniędzy niż do Miasta. Oczywiście, że widzę jak tu przyjeżdżam. E, na szczęście nie jestem za to atakowany, bo przecież to nie są nasze decyzje, ale ja to widzę. Oczywiście, że to widzę. Znaczy Ja nie narzekam, bo to żeby też w ten sposób nie, nie, nie wybrzmiało. Ale są na przykład... Natomiast rozumiem, że to powinno być z perspektywy mieszkańców e, i tutaj i mieszkańców Radomia, czy też tych powiatów, Powinno być to bardziej sprawiedliwie dzielone. I ja, jest, ja doskonale to rozumiem, bo naprawdę to jest problem, który jest bardzo często podnoszony, jak jesteśmy gdzieś na targowisku, czy idziemy ulicą, czy tak jak teraz zbieramy podpisy, to właśnie to, e, ludzie nam zwracają to jest, na to, to uwagę. To jest ciekawe, co pan właśnie I mówi. No bo... Te chociażby... ambicje mieszkańców Radomia i samego miasta, jako takiego, bez względu na to, przez kogo są, jest zarządzane, e, są dla mnie zrozumiałe. Mhm. Czyli ale jest Pan przeciwny temu, żeby radą był z nowego nie, województwa, nie, żeby... nie, 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 to, panie redaktorze, to kompletnie nie o to chodzi. Natomiast pomysłem głupim było wydzielenie Warszawy z Mazowsza. Po prostu finansowo nie nieopłacalne. Czyli lepiej jest tak, jak jest teraz? Nie. My też jeszcze przed połączeniem w SLD mówiliśmy, że należałoby rozpatrzyć powrót do 49 województw, umownych 49 województw sprzed reformy w 98 roku i zastanowić się, no bo chociażby podział funduszy unijnych byłby inny. Mało tego, ten pieniądz dla tej ziemi w Radomiu inaczej widać niż z perspektywy Warszawy. A więc i ten podział, o którym mówiliśmy, że więcej tra pieniędzy trafia do Płocka, bo marszałek jest z Płocka, byłoby zupełnie inaczej. Ja też bym nie chciał, żeby teraz była taka niezdrowa rywalizacja, że e, będzie marszałek z Radomia, to Płock e, gdzieś tam odstawi, bo tyle lat korzystaliście. Nie, to powinno być równomiernie bez względu na to, e, skąd jest. Jest Mazowsze. I ten podział powinny być te pieniądze lokowane tam, gdzie te potrzeby są. Panie pośle, obserwując tutaj polityków lewicy z Radomia, mam takie wrażenie, że zbyt mało jest tutaj takich wyrazistych liderów, którzy mogliby porwać mieszkańców do tego, żeby właśnie zdobywać głosy w wyborach do parlamentu. No Główną taką osobą jest bez wątpienia Patryk Fajdek, natomiast brakuje takich innych osób. Czy pan ma podobne zdanie? Czy pan dostrzega, że tych liderów trzeba wykreować tutaj w Radomiu, bo po prostu takich osób nie ma? Znaczy nie tylko w Radomiu. Na na całym Mazowszu są pojedyncze nazwiska, ale dodam panu. Yy, to znaczy, ja taką tylko dodam, informację. że tutaj nikogo nie, dyskredytu nie ja wiem, dyskredytujemy. Nie ja dyskredytujemy ja oczywiście ja z pracy, Oczy... tylko no, te nazwiska niekoniecznie dużo mówią yy, mieszkańcom radomia. To znaczy, my, my dzisiaj pracujemy. My... Podchodzimy do tego, że praca u podstaw. A więc wszyscy pracujemy, nie wszyscy są super medialni, nie wszyscy też idą na, na pierwszy na konferencji na, do pierwszej linii, nie wszyscy mówią, ale wszyscy. Pracujemy u podstaw. Tak jak dzisiaj, zbieramy podpisy, to wszyscy, którzy są w, w nowej lewicy, chodzą po mieszkaniach i zbierają. Już dzisiaj wiem, że przewodniczący partii, Waldemar, w porozumieniu z, z Patrykiem, z innymi członkami zarządu, podzielili to tak, że we wszystkich okręgach zbieramy podpisy. Liderzy na, na radnych pracują, ale nie wszystkich jeszcze dzisiaj widać. Przyjdzie taki moment. E, poza tym też nie wszystkich e, my też byśmy chcieli, żebyście państwo, e, media tutaj radomskie, no, promowali nam wszystkich. Nie jest to możliwe. Tak samo nie, nie ma możliwości, czyli, żeby do, pu, do telewizji tej o zasięgu krajowym chodzili wszyscy, tak? No. Czyli mniej medialności, natomiast to nie oznacza, że tych Pracał liderów podstaw. nie ma, że się te osoby nie, nie klarują tak w bezpośrednich spotkaniach. Ale musi dźwiękami. być jeden, dwóch, trzech liderów, którzy. Narzucają to i to jest jak gdyby normalne, a reszta po prostu pracuje. Mhm. Wierzy Pan, że uda się również do Rady Miejskiej wprowadzić radnych z Lewicy? No bo w tej kadencji samorządu no, przedstawicieli Lewicy nie ma. No tak, ale to wynika z. Z naszej głupoty trochę jako partii, przewodniczący postawił i z, z, zrobił to w taki sposób, jaki zrobił. To e, musiało się spotkać e, z zaprobatą naszych wyborców. I a, nie nie ma, na naszych... a chodzi konkretnie o co? No chociażby start na jednej liście z ostatnich miejsc, nie utworzenie własnego komitetu. Myślę, że gdybyśmy startowali e, pod naszym szyldem, albo z naszego komitetu. Ja nie mówię, że sld lewicowego, bo to też nie o to chodzi. On mógłby być samorządowy, tutaj bardziej lokalny, ale składający się z osób myślących w sposób lewicowy, mających tą wrażliwość. Moglibyśmy to zrobić, tak jak teraz się szykujemy. Szykujemy się do wyborów, żeby stworzyć własny komitet. Czyli własna lista, a nie współpraca z kimś innym i nie. Znaczy, jesteśmy, listy. nie jesteśmy za współpracą, ale po wyborach. Do wyborów trzeba iść oddzielnie przedstawić swój program, o który pan pytał, lokalny tutaj dla tego samorządu. I, i albo przekonamy mieszkańców Radomia, albo nie. Wtedy popełniliśmy wiele błędów, wystartowaliśmy z ostatnich miejsc na czyjejś liście, no i po prostu się nie udało, więc Nasza wewnętrzna głupota spowodowała to, że się wykluczyliśmy. Tych błędów już nie popełniamy. Czyli rozumiem, że spodziewa się Pan, że w, przyszłym, w przyszłej Radzie Miejskiej będą już przedstawiciele lewicy. Może, e, może prezydentury nie wygramy, ale radnych będziemy mieli. Arkadiusz Iwaniak, poseł lewicy, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.